Witajcie moi drodzy ponownie na moim kanale. Dzisiaj witam się z Wami w niedokończonym makijażu, a to dlatego, że chciałabym z Wami poruszyć kwestię wykorzystania kolorowych cieni w makijażu codziennym. Wiem, że wyraziste kolory są takim tematem trochę trudnym dla nas na co dzień, dlatego postanowiłam, że podzielę się z Wami moimi sposobami na to, jak wprowadzić kolor do zwykłego, codziennego makijażu, tak żeby trochę ten makijaż ożywić, żeby on był bardziej energetyzujący, a jednocześnie, żeby to nie było zbyt skomplikowane. Także jeżeli taki temat Was interesuje, to zapraszam do dalszej części filmu. Bazą dla moich dzisiejszych działań, jeżeli chodzi o oczy, będzie takie podstawowe konturowanie. Ja to konturowanie oka wykonałam bronzerem. Można spokojnie do tego użyć jakiegokolwiek brązowego cienia. Odsyłam Was do filmu, który już jest na kanale na ten temat. I teraz będę wykorzystywała różne techniki i różne sposoby na to, żeby właśnie ten bardzo podstawowy makijaż jakoś rozweselić i ożywić. Będę do tego celu wykorzystywała między innymi paletę Be Perfect. Jest to Carnival XL Pro Palette. Pierwszym cieniem, który ja sobie użyję, jest cień Keen. Jest to taki piękny, żółty, słoneczny odcień. Pierwszym sposobem, żeby taki kolor móc u siebie zastosować, jest umieszczenie go na centralnej części powieki. Można do tego celu wykorzystać pędzel. Ja sobie wezmę palec i po prostu wspomogę się tutaj lusterkiem z innej paletki i nakładam sobie ten kolor na centralną część powieki. Ja wybrałam sobie akurat kolor żółty, ponieważ mam niebieskie oczy i lubię, jak właśnie kolory żółte, pomarańczowe wybijają ten mój niebieski kolor. Jeżeli chcecie, możecie tutaj poeksperymentować z innymi barwami. Tylko ważne, żeby nie był to jakiś ekstremalnie ciemny kolor, no bo wtedy zyskacie trochę, mam wrażenie, inny efekt niż byście chcieli, niż byście chciały. Biorę sobie pędzelek. Ja tutaj mam mój pędzelek, którym robiłam sobie bronzer na oku, więc jego sobie użyję. I po prostu rozblendowuję te granice między moim żółtym cieniem, a między bronzerem. I ten bronzer daje mi fajny kontur, a żółty odcień daje mi taki energetyzujący blask na tym oku. No i tak jak mówiłam, podkreśla kolor tęczówki. No i taki jest efekt, tylko z wytuszowanymi rzęsami. Oczywiście można by tutaj troszkę bardziej poszaleć, można na to dodać jeszcze jakiś błyszczący toper. Będzie to oczywiście podkręcało efekt, ale mi to wystarcza i myślę, że też na co dzień jest taką ciekawą, bardzo delikatną, a jednak taką elektryzującą propozycją. Moim drugim sposobem na wprowadzenie koloru do makijażu będzie umiejscowienie go w okolicy wewnętrznego kącika oka. Do tego celu wezmę sobie paletkę z Mio i to jest paletka Carnival 5 Points i będę używać tego krzyczącego neonowego różu. Postanowiłam sobie, że kolory, które tutaj się będą pojawiały, to będą kolory właśnie bardzo intensywne, bo wiem, że one zawsze wywołują największy popłoch i najwięcej strachu w nas wprowadzają, a myślę, że nie ma takiej potrzeby. Biorę sobie dwa pędzelki. Ważne jest po prostu to, żeby one były dość małe, bo musimy sobie wejść na ten mały obszar tutaj w wewnętrznej części oka. Najpierw sobie biorę troszkę mniej. Zawsze mogę dołożyć, a nie chcemy poszaleć od razu. Zaczynam sobie od wpakowania cienia tutaj blisko kącika i będę powoli przemieszczać się trochę na górną i trochę na dolną powiekę. To jak bardzo ten cień będzie rozłożony, no to zależy od Was, bo można sobie to oczywiście stopniować i można sobie zacząć od bardzo małej ilości, żeby zobaczyć, jak się człowiek z tym czuje. No a potem można sobie
troszkę zacząć szaleć. I ja staram się cały czas dokładać go tutaj, to znaczy w kąciku, i jakby pędzelkiem wyciągać sobie na powiekę. To sprawia, że ten główny pigment i ta największa intensywność koloru jest właśnie tu, a przeciągamy na powiekę taką chmurkę i ten kolor zaczyna nam się powoli, powoli rozmywać. I teraz wezmę sobie drugi pędzelek i będę to jeszcze bardziej blendować. W ogóle myślę sobie tak, to jest taka podstawa. Do tego można dodawać mnóstwo różnych rzeczy. Tak jak mówiłam, można dodać sobie jakiś topper, czyli taki błyszczący cień na przezroczystej bazie. Można sobie dokleić na przykład różne cekiny. Znaczy cekiny, mam na myśli takie jety. No i jeszcze bardziej podbić ten efekt. Ja z tym głównym pigmentem staram się nie wychodzić ponad załamanie powieki. Tam może wyjść ta rozdymiona część. Natomiast ten główny pigment zostawiłabym poniżej, żeby nam się to wszystko tak nie rozmazało, nie rozlało. Ja sobie pomyślałam, że tak mówię do Was na temat tych toperów, więc wrzucę sobie taki toper, bo czemu nie? I jest to cień Kalla z palety Mio. On jest takim fajnym, opalizującym. Nawet nie wiem, jak go nazwać, bo to nie jest brokat. No to jest właśnie taki toper. Ma bardzo małą drobinę i pięknie się błyszczy. Więc będzie trochę więcej szaleństwa na tym oku. No a na pewno w świetle słonecznym będzie to wspaniale wyglądało. Ok, no i tak to wygląda z lekko wytuszowanymi rzęsami. Oczywiście, tak jak mówiłam, możemy sobie tutaj dodać sztuczne, poszaleć, dodać kreskę, ale chodzi mi o to, że można kolor wrzucić na wewnętrzny kącik oka. Moim kolejnym sposobem jest wprowadzenie kolorowej kreski. Biorę sobie taki skośnie ścięty pędzelek i wezmę sobie znowu z palety Five Points Carnival z Mio niebieski kolor. No i sprawa jest bardzo prosta. Nabieram sobie troszkę cienia i ja lubię tak albo otrzepać o dłoń, albo tak go sobie wytrzeć, po prostu żeby mi się nie osypywał już na twarz, ponieważ już tutaj mam wszystko przypudrowane, no i nie chcę mieć potem kropek. I zaczynam sobie od zarysowania takiej cieniusieńkiej kreski, która w zasadzie zagęszcza mi linię rzęs. Jeżeli chodzi o tę kreskę, no to tu jest pełna dowolność. W sensie możecie ją zacząć malować od środka oka, od początku oka. To też zależy od Waszej budowy oka. Możecie sobie wybrać kolorowy eyeliner, ale ja chciałam skorzystać tutaj z cieni, bo w ogóle uważam, że kreska cieniem to jest bardzo ciekawa sprawa. Jest bardzo prosta do zrobienia. Oczywiście łatwiej ją zrobić, jak się jednocześnie nie mówi. I to, co jest ważne, to, żeby dobrze tym pędzelkiem wejść sobie między rzęsy, ponieważ no, nie chcemy, żeby nam się tam zrobiły prześwity, bo to będzie nie fajnie wyglądało, a przy takim kolorze będzie to bardzo widoczne. Więc poświęćmy chwilę, żeby się tam dostać i sobie to wszystko pouzupełniać. No i moi drodzy, już mam zrobioną kreskę na drugim oku. Wyszła troszkę dłuższa niż początkowo zamierzałam, jak to czasami z kreskami bywa. Mam wytuszowane tylko górne rzęsy. To, co jest ważne, to taka kolorowa kreska to jest też fajna alternatywa dla osób, które nie są zbytnio zaprzyjaźnione z cieniowaniem. I wtedy mogą sobie zastąpić praktycznie cały makijaż taką jedną kreską, która jest kolorowa, więc będzie troszkę bardziej zwracała uwagę. No i myślę, że to jest ciekawy akcent. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje sposoby na kolorowe cienie okażą się dla Was przydatne i już za niedługo wykorzystacie je w swoich makijażach. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie kciuki w górę. Zostawcie też w komentarzu informację, czy Wy macie jakiś swój sposób na to, żeby właśnie taki bardziej odważny kolor do makijażu wprowadzić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia wkrótce.